mamy trzy wystawy ceramiczne, w tym jedną, można powiedzieć, taką naszą programową, sztandarową, a to jest wystawa poplenerowa. W tym roku jest czwarty plener ceramiczny na Oroch, na którym przebywają artyści z kraju i z zagranicy, tak jest na Oroch, i do tego roku tak to jest. No i dwie wystawy ceramiczne. Poplenerowa jest w oranżerii, a jedna jest w kaplicy pana Niziówki. Witając jeszcze raz wszystkich serdecznie, chcę życzyć miłych wrażeń, częstych przyjazdów do Rońska. No i co, i pan dyrektor Kunowski chyba bliżej powie, a później ja też. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych, witam szczególnie artystów, uczestników poprzedniej edycji, trzeciej edycji Międzynarodowych Warsztatów Ceramicznych dla Woloni, uczestników czwartej aktualnie, oraz pana Jerzego Jotkę, bo to jest pseudonim artystyczny Kęciowy, który zainscenizował właśnie tutaj swoje figury balansujące, rzeźby mobilne w parku, które wpisują się w dzisiejszy program. Ale podstawowym wydarzeniem jest oczywiście ta wystawa programowa związana z Laboro. To jest, jak Państwo, którzy obserwują naszą działalność, wiedzą, jeden z takich ważniejszych kierunków właśnie tego programu, to jest zajmowanie kilka lat temu chcemy być konsekwentni, dlatego że pokładamy duże nadzieje w tym programie ceramicznym. Wiemy, że on ma w sobie dużą energię, a jednocześnie okoliczności miejsca, czyli to, co oferuje Centrum Rzeźby Polskiej i pracownia ceramiczna, jej wyposażenie oraz spirytus mowens, czy to Bogusław Dobrowolski jako animator tych plenerów. To wszystko ma bardzo dobrą perspektywę przed sobą, dlatego że ceramika jest bardzo interesującą dyscypliną. Ona się już dawno wyemancypowała od swoich takich funkcji użytkowych. Wchodzi w obszary kreacji, eksperymentu. A społeczność ceramików ma taką cechę, że bardzo chętnie wspólnie dzielą się swoimi doświadczeniami, więc jest potem okazja, żeby się spotkać, wymienić doświadczenia, ujawnić niektóre sekrety warsztatu czy szczególne technologie. To jest bardzo istotne, bo to jest właśnie też jeden z impulsów, które powodują, że ceramika, tak jak mówię, bardzo dynamicznie, taka ceramika często na pograniczu eksperymentu się rozwija. O ile każdy z artystów tworzy w zaciszu swojej pracowni na co dzień, tak przy okazji tego typu warsztatów i spotkań tworzy się jakiś taki ciekawy obszar, ciekawej komunikacji, właśnie, która doskonali samą wiedzę. Także cieszymy się, że impreza ma ciągłość. Tutaj szczególne podziękowania dla pana Bogusława Dobrowolskiego, bo wiem, że dokłada starań. No my chcielibyśmy, żeby ten program miał większą jeszcze skalę i większą dynamikę, ale no z różnych powodów właściwie wiadomych to wynika, że nie istnieje jeszcze w pełnej jak gdyby wersji, ale mam nadzieję, że uda się kiedyś duże międzynarodowe warsztaty z udziałem kilkunastu artystów, bo takie są nasze moce, jeżeli chodzi o pracownię. Za przybycie, a wystawa poplenerowa, na którą zapraszamy dzisiaj, jest przygotowana przez 5 osób, jak zwykle co roku, czyli Alicję Kupiec, Reli Hammer z Estonii, Michała Puszczyńskiego, Marka Jakuszewskiego i wystawie towarzyszy katalog, który został wydany przez Centrum Rzeźby. Zapraszamy do skorzystania, jest tutaj, można będzie go nabyć. Druga wystawa pani Bożeny Sacharczuk. Pani Bożena jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Skończyła w roku 1998. Skończyła Wydział Ceramiki i Szkła. Pracownik pani profesor Krystyny Cybińskiej. Obecnie jest adiunktem na tym wydziale w pracowni Koła Garncarskiego. Pewnie więcej autorka może by sama powiedziała,
wiele ciekawych rzeczy o swojej twórczości. Drugą wystawę indywidualną pana Tomasza Niedziułki, można będzie zobaczyć w kaplicy. Tomasz także skończył Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki i Szkła. Obecnie jest asystentem pracowni rzeźby Wydziału Ceramiki i Szkła. Ich pracę można oglądać w wielu muzeach w Polsce i za granicą, m.in. w Muzeum Narodowym w Wrocławiu, w Poznaniu, w Wałbrzychu, także w Kokili, w Estonii i w Stardawie, tak? W Stardawie na Łotwie, a także w Seulu w Korei. Także ja jeszcze raz Państwa serdecznie zapraszam do obejrzenia wystawy. Dziękuję bardzo. Thank you.